Cześć wszystkim, jesteście na kanale Arturka. Dzisiaj będziemy oglądać wasz ulubiony program Kanapowcy razem z moją dziewczyną Weroniką. Hejka. Dobra, to możemy zaczynać. Lubię się walnąć na kanapę i pooglądać telewizję. Oto Kanapowcy. Dziś przekonają się, że muszą zrobić coś jeszcze, a od słów przejść do czynów i wreszcie zmienić swoje nawyki. Pomoże im w tym dietetyczka. Jest trener. Jest dzik. Siadajcie chłopaki, ja tutaj usiądę. Siada, jest chyba duża kanapa. I kanapa zerwana. Dobra panowie, kończąc miękkie gry, teraz wchodzi bardzo istotny element, przeprawa dietetyczna. Dobra, powiedz mi, jak myślisz, kto z nich schudnie najwięcej? Nie pamiętam, bo nie mam na imię. Aha. No to wiem, że jest Rafał, to jest... Damian? Chyba Damian. To jest Damian. Jest, dobra, zaraz ci pokażę. Tyczna. Jeżeli robimy... To jest... to chyba jest Damian. No, ten gość utrzymał. Robimy rewolucję. To robimy rewolucję po całości. Ten gościu wygląda mi do takiego, co... nie schudnie, że on nie da rady. Takiego miękkiego. Tak, obstawiam, że on nie będzie miał psychy utrzymać diety, utrzymać Michę i że on po prostu... niby będzie się starał, ale polegnie. Okej, okay, dalej jeszcze to mam nadzieję, że pokażę. Unikamy węglowodanów. To jest kucharz, który lubi tak jak ja jeść słodkie. On może schudnąć. On wygląda na takiego, co byłby zawzięty i by dopił swojego. Tak jak ja. Ziemniaki, cukier. No i Mariusz. Okej, okay, Mariusza to ja już kojarzę. Na Mariuszu bym nie polegała zbytnio raczej. Myślę, że on tutaj to będzie miał olewkę totalną. Generalnie, tak jak widziałam na przykład w poprzednim odcinku przed chwilą, to patrząc na jego zachowania i tak dalej, to że on po omacku szuka fajki papierosów na samym wstępie, to szczerze mówiąc, nie wierzę w niego po prostu. Dobra. Zupełnie tego nie ma. Dieta low-carbowa, gdzie jest to jedzenie dosyć tłuste, gdzie jest duża ilość tłuszczy zdrowych, gdzie jest duża ilość mięsa, przede wszystkim warzyw, jest tutaj dietą najbardziej trafioną. Rewolucja wymaga ofiar. O Jezu. Ogromnych ofiar. Zawsze wieczorem, kiedy przychodzi na to czas, to jedliśmy w domu jakieś cukierki, słodycze, jakieś chrupki, paluszki, a teraz nagle przyjdzie wieczór i będę musiał sobie, nie wiem, oskrobać marchewkę i jakieś tam wiórki z marchewki jeść albo jakieś selera. Czyli ja... A później się dziwi, że jest gruby. Bo na przykład schabowy, surówka, ziemniaki, to ziemniaki wywalamy schabowy. Dokładnie. No i dokładnie. I schabowy bez panierki. To nie jest schabowy. My jesteśmy na Śląsku, ej. Ale to jest schabowy, jaki będziecie musieli teraz jeść. Ocie pani. Przeraża mnie to, obsrany jestem, że będę musiał zjeść 1/3 tego, co do tej pory. I nie będzie ziemniaków i makaronu, to jak? Jak ja się zapcham tym? Otrzymacie te listy zakupów. Proszę bardzo. Każdy z nich otrzymał indywidualnie opracowaną dietę na najbliższe... Dobra, oni mają tu listę zakupu i tak dalej, nie? A co będzie, jak ktoś z nich nie ma pieniędzy? To myślę, co? Że nie braliby udziału w programie, albo byliby dogadani, żeby dietę dostosować do budżetu, do każdego portfela. Bo to, że się jest na diecie, to nie znaczy, że trzeba kupować nie wiadomo już jakie rzeczy, że tu łososia z najwyższej półki, tutaj nie wiadomo, jakiś kawior, srawior, cokolwiek. Tylko raczej takie przyziemne produkty. Tylko wystarczy tak naprawdę na diecie zbilansować sobie te wartości kaloryczne i się tego trzymać, tyle. Wcale nie trzeba mieć jakiegoś większego budżetu, żeby być na diecie. Myślałem, że dieta tam, to wydaje, że jest 2 czy 3 tygodniowo. No jak się ma catering, to tak. No chyba, że. 4 tygodnie. Posiłki z listy będą musieli przygotowywać samodzielnie w domu. Gotowanie w domu, no przede wszystkim uczy nas takiej dyscypliny, oszczędzania. Poza tym doskonale wiemy, z czego są zrobione nasze posiłki. Jeśli faceci będą musieli gotować, to szczerze mówiąc, cienko to widzę. Jakoś sobie nie widzę takiego Mariuszka w kuchni. Jak lektura scenariusza horroru. Placki ziemi... On ledwo czyta, co do firma gotować. No właśnie. Ziemniaczane. Ale bez ziemniaków. Z kalafiorem. To będzie straszna katorga. To będzie chyba gorzej niż z fajkami, niż z piwem. Krem brokułowy na gotowym bulionie. Abstrakcja jakaś, wiesz? Kolacja 19:30. Sałatka grecka. Przemek pomidora zjadł raz w życiu, tylko dlatego, że przegrał zakład. Mi się zaraz zaczęło dźwigać na samą myśl o tym, że ja to będę musiał jeść. Sałata, pomidor, cukinia, kobracki, ciulstwa. Na kolację krem z cukinii.
Będziemy mieli biegunki, będziemy szczać i będziemy wstawać rano jak neptycy. Będziemy wiecznie zmęczeni, będziemy wykończeni. Patrząc na to, jak on ma dietę na co dzień, że on wpieprza schabowe, frytki, wszystko, to robiąc taką drastyczną zmianę w jego już żywieniu, to się nie dziwię, że może tak zareagować. On tak wygląda już ledwo, no jak schabowego je, to ciężko mu jest cokolwiek robić, dopiero oglądać i jeść takie rzeczy. On pewnie je i w czasie jedzenia się już sam męczy, po prostu tym żywidelcem musi ruszać. On by musiał leżeć i żeby kropulkę mu ktoś tak, no, zastrzykł. Do kropulki. No. A w drugiej ręce papieros zatrzymać. Lepiej, żeby jeszcze ktoś trzymał go. I żeby było jasno, żeby nie musiał po ciemku szukać. Tak. Nawet siedząc na dupie i oglądając telewizję. Za 4 tygodnie każdy z was będzie badany i będziemy mieli jasno, czarno na białym, na papierze, kto z was podszedł do tematu w 100% profesjonalnie, rzetelnie i uczciwie przede wszystkim, a kto leci sobie w kulki, tak? Każdy tak naprawdę jest w stanie zmienić swoją dietę i każdy jest w stanie przyjąć ten reżim dietetyczny, jeżeli zmieni pewne rzeczy w swojej głowie. Myślę, że z dietą najmniejszy problem będzie miał ten kucharz, ten Rafał bodajże? No bo on umie gotować. No właśnie, jak on umie gotować, to, nie, to na spokojnie sobie będzie mógł poradzić z tymi wszystkimi przepisami. Gorzej będzie miał w pracy, jak jest. Na przykład jeśli smażę takiego schabowego, czy tam nie wiem jaką kuchnię on tam robi, ale w pracy może bym się żyć. No ale to też jest zawsze kwestia tego, że on ma swoje jedzenie w pudełku i jakby może zawsze zjeść, nie? Chyba, że. Ale to też wystarczy mieć silną wolę. Powcy poznali podstawy zdrowego żywienia. Uzbrojeni w listy zakupów i przepisy, teorie będą teraz wcielać w życie. Kucharz Rafał, który do tej pory nie wyobrażał sobie dnia bez słodyczy, liczy na wsparcie żony. No i co tam? No jedna wielka rzeźnia, nie? Nic nie ma, nie? Wafelki, chrupki, jakieś ciasteczko. Już nawet nie wspomnę o cukierkach. Musi odmówić cukierki, nie? I w samym krogu dzieciak je jakieś cukierki. Jakieś MMS czy coś, nie? To dopiero jest wsparcie, widać rodzina. A z tyłu ta Mirinda, ta butelka 2,25 litra. Widać, że rodzina wspiera go. Co ty będziesz od? Znaczy powiem tak, z tego powinniśmy zrobić żałobę narodową co najmniej. Bo to tak niby się wszystko fajnie wydaje, dopóki nie przychodzi fakt tego, że gdzieś nam to zabierają. Ja słodkie uwielbiałem, uwielbiam i pewnie uwielbiał będę. Coś może źle przeczytałeś. Nie rzucaj tym, tylko... No krem brokułowy masz, na przykład. Z grzankami, tak? No bez grzanek. Masz tylko brokuły zmiksowane z wodą. I to wszystko? Na przykład. To jest pierwszy dzień. Jak zawsze człowiek żył, żeby przyjść do domu i zjeść normalny obiad, tak teraz nie wiem, czy się będzie do domu chciał przyłazić. Dla niego pierwszą miłością to jest jedzenie. I ktoś mu zabiera tą jedną miłość? No jak to tak? No serce mu złamane, no jakby go kobieta po prostu rzuciła. A wiesz, że musisz jeden do jednego stosować tę dietę. A co my mamy w lodówce? O, no, gofry. Masz gofry. Tatu, lulu, tego. Co ty mam zrobić? Chcesz zjeść gofry? No, ty możesz zjeść, panie. Chcesz teraz? To weź sobie jednego, masz. Rzeczywistość jest okrutna. Ej, to jest bidonki jest, nie? Tak. Ja tego nigdy nie jadłem, to jest słodkie? Nie wiem, też tego nie jadłam. A, to musimy sobie kupić, bo ja tego nigdy nie jadłem. O, jaki zapach. Cały czas mi się ślinotek uruchamia, bo... Jak tylko sobie to jedzonko potrafię wyobrazić, to od razu głodny się robię, no. Co tu zrobić? Myślałem, że tak. Na śniadanie, powiedzmy, zamiast 5 kanapek, to będą 2 kanapki. No jakieś takie normalne ograniczenie na początek, żeby jakoś tam zacząć powoli mniej jeść. Ja ci powiem, że jakby tego pani dietetyk nie przepisała, to pomyślała, że jakiś... Że zwariowała. Szaman jakiś z jakiejś wioski. No ale to nie można tak teraz robić, że to wszystko mi zabierają, nie? Cały sens życia. Słodkie, lody, wafelki, słodycze, cukierki... Ale zrobisz to. Nie wiem, muszę się zastanowić. 29-letni listonosz z Sosnowca na poszukiwanie zdrowych produktów wyrusza w towarzystwie najbliższych. Żony Eweliny i synka Milana. Ciekawe, czy jego żona się dołączy do jego diety. Jego żona będzie zjadała za niego obiady. A takie napoje, kochanie, możesz? Tu jest sam cukier, to cukier by mnie pogrążył już do końca. Dalej będę gruby. A to co ty, kochanie? Ja muszę zjeść takie rzeczy, które pomogą mi wciągnąć tę wersalkę. Na każdym kroku czają się zasadzki. To są głównie węglowodany. Czyli jabłecznik, jak będę chciała zjeść, też nie możesz. Nie mogę zjeść. No węglowodany i cukry. Jest jednak coś, z czego brakiem najtrudniej się pogodzić. No co, oczka się świecą, buteleczki się uśmiechają, co? Jeszcze pszeniczniak.
Fantastyczna sprawa. U mnie piwo odgrywało rolę po prostu soku, wody mineralnej. Zamiast pić cokolwiek w domu, czy herbatę, czy coś, to browar. Jaki zimny, jaki dobry. Ale nie możesz. No nie. Wyciągnięty ze skrzynki, która stoi po prostu na środku sklepu. Jaki zimny. No. Wyobraźnia działa. Nie. To jest, masz przesrane. Zwięzła diagnoza, ale może nie będzie aż tak źle. Kurczaka z rożna może zjeść. No tak, ale mam też określone ilości. No na przykład mam na obiad, że mam iść duże łódko. A przecież ty lubisz na przykład pół kurczaka. Normalnie jadłem po prostu tak... Chodzi mi pół kurczaka, ale mi się wydaje, że można, żeby i całego kurczaka zjeść. Taki typowy knur, nawalone do, po prostu do koryta. Na teraz w sumie będę musiał zjeść niewiele większą porcję niż mój syn. Facet powinien się najeść. Ty sobie tym nie pojesz. Ile jego syn w takim razie je? Jakby on będzie musiał zjeść niewiele większą porcję od swojego syna. To jest ciekawe. Ile jego syn ma lat? No mi tak patrzę na niego, to mi się wydaje, że jest max 8. Ale... To syn idzie w ślady tatusia i mamusi. No. Na to wygląda. Przecież, bo ja wiem ile ty jesz i sobie tym jedrem nie boję. No ja jem całe koryto, no to ciężko będzie, no. Nie wyobrażam sobie tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Już wszystko kupione. Nie widać tylko radości. Na co dzień Daniel jest konsultantem w salonie sieci komórkowej. Do tej pory nie wyobrażał sobie dnia bez mięsa w jadłospisie. Dziś, debiutując jako kucharz, w menu mielony z kalafiora. Przemek tymczasem rozpoczyna swoją przygodę z warzywami. To w ogóle nie pachnie. Ale to jest dwie garście. To są moje garście, mogę napisać, że to jest moje garście, czyje garście, Precyzja, skupienie, zaangażowanie. To w kuchni podstawa. Maliny, 70 gramców. Całe awokado tu mam w zjeść, wypić. Z minuty na minutę jest coraz więcej niewiadomych, a w kuchennym wyzwaniu pojawia się mnóstwo niespodziewanych trudności. Czulstwo. Ja nie mogę patrzeć, jak on tą metalową łopatką po tej patelni jedzie. No widać, że on z kuchnią nie ma żadnej styczności, nie? I w ogóle nie widać tutaj, kto go nagrywa. W jakiś telefon, czy co? Może być. No nie widać. Pierwsze koty za płoty. Choć Przemek chce się... Czemu on to jedzenie do zlewu wyrzucił zamiast do śmietnika? On to sobie mógł zjeść nawet. On nie musiał tego nawet wyrzucać. No tak. Mógł zjeść takie rozdrobione. Zmienić dla swoich bliskich. Do tej pory wyciągał kawałki owoców nawet z ciast. Z takim musisz do pracy chodzić? O Boże! Zeżyga się, czy się nie zeżyga? Obstawiamy. Tak. Ja obstawiam, że kwary to, nie wiem co to jest, że zeżyga się też. Też tak uważam. Co to ma być w ogóle? Dieta. Chwila prawdy. Tak czy nie? Napiszcie, a my już patrzymy. Właśnie, piszcie w komentarzach, jak obstawiacie. Ha, mówiłam. Udało się. To w sumie nie było trudne, ale wygrana zawsze jest wygrana. Ciekawe, czy ten rosół, co się w tym garnku obok gotuje, to też dla niego. No nie, no dla mnie to była tragedia, porażka. Dobrze, że tego... No nie, to... Danielowi nadal nic się nie klei. Ja czemu tu się nie trzyma? Kurde, najgorsze jest...
nie wychodzą mu te placki i nie doszedł do wniosku, że coś w takim razie musiał zepsuć w przepisie. Bo co jakiś powód musi być, że to się cały czas rozwala. Albo jakoś, nie wiem, może nie dał jajka, może jakąś mąkę powinien dodać, cokolwiek, albo dał za małe proporcje na oko. I że nie doszedł do jakiejś konkluzji, żeby spróbować jeszcze raz zrobić to ciasto. Jeszcze mogła też być zimna patelnia, bo olej. I też, nie wiem, mi się wydaje, że ta patelnia taka średnia do smażenia placków. No, on wybrał taką grillowaną. Grillowaną patelnię wybrał do smażenia placków. No ale może innej nie ma, nie wiem. Nie wiem. W kanapowcach nie dają patelni. Że to jest codziennie, ja myślałem, że to tak raz w tygodniu i wystarczy, nie? A kurde, codziennie trzeba jakieś warzywa jeść. Kto to widział? No. Mariusz, który do tej pory uważał gotowanie w domu... Jest jej ulubieniec. Za stratę czasu do kuchni wkracza pewnym krokiem. Dwie łyżki. Jakieś biedne. Ja myślałem, że on robiąc tą sałatkę, to będzie w jednej ręce zrobił wszystko, co trzeba, tam sałatkę dalej. A w drugiej ręce papierosa. Tak, właśnie papierosa trzymał. Inne to będzie, takie. Myślę, że nie. Przez chwilę myślałam, że on w tej misce samą sałatę będzie jadł z olejem. Dieta. Nie mam wiary w ogóle w to. Ocet jabłkowy. Nie, octu dawał nie będę. No ja ci powiem, na patencie do tego podeszłem, już. To zamiast jednej łyżeczki octu. To jest majonez? Tak, to jest majonez. I to jest właśnie to, co ja myślałam o Mariuszu, że on się nie będzie tego trzymał. Nie, jak on zamiast octu jabłkowego daje majonez, to już dobrze o nim wróci. Ale jest progres, bo zawsze jadł tam dwie, trzy łyżki majonezu, a teraz jedną. Chyba jedną. Jeszcze nie wiemy, ile tam włożył. Damy jedną łyżkę majonezu. Zmiany. O, i... Miał być jedna. Jednak dwie. Tylko czy na lepsze? Teraz jajecznica, tak. Ile tam miało być? 15 gramów masła klarowanego? To damy 15 gram smalcu. 15 gram smalcu. Na oko dane jeszcze. To jest masło. On sam jest takim chodzącym smalcem już. Mariusz od zawsze lubił iść pod prąd. Dlatego postanowił nieco zamiast fajki, kabanosik. No, też progres jest. Też szanuję go na razie. Ale poczekaj. Modyfikować przepisy. I choć odkrył w sobie duszę kulinarnego kreatora, to efektów jego eksperymentów nie można chyba nazwać... Wiesz, tak mówię, że tą jajecznicę. Zdrową dietą. No i to jest jadalne, no. Zmiana nawyków wymaga codziennej, regularnej pracy. Dlatego... ...panowie muszą przeprowadzić prawdziwą, życiową rewolucję. Od momentu otrzymania diety minęły już 2 tygodnie, a czas, który dzieli kanapowców od czekającego ich wyzwania, coraz szybciej się kurczy. A ja sam wczoraj kebab kupiłem. Nie dość, że on zjadł jajecznicę, która była smażona na smalcu. Ale to też zwróć uwagę na to, że to już był drugi tydzień trzymania ich diety. Teraz jest. Aha, czyli to nie był, że tylko jeden dzień, tylko teraz już minęły 2 tygodnie, czyli okay. On tak pewnie codziennie sobie jajeczniczkę na smalcu, codziennie sobie do wszystkiego majonez, jakieś sosy pewnie hamburgerowe, jakieś takie z Biedronki najtańsze, te sosy gotowe, pewnie wszystko sobie tym zalewał i tak ja dlatego mu smakowała ta dieta. A teraz jak mówi, że no wczoraj sobie kebaba zjadłem, to ciekawe, ile przez te 2 tygodnie już zjadł tych kebabów tak naprawdę. Tego się nigdy nie dowiemy. Na razie się przyznał tylko do jednego. Mamu, i to autentyk. Poszłem sobie na kebsa wieczorem. Fajnie. Widzę, i wszyscy ze smutnim. Mariusz się śmieje, my teraz smutni. Widzę, że dalej masz wszystko w dupie. Tak. Ja już k***a kebabów i nie palę od czasów. No. Trener postanowił nimi wstrząsnąć, a na spotkanie zaprosił ich do wyjątkowego miejsca, jakim jest dla nich kościół. Ale co my tu robimy? Kościół jak kościół, no. Tyś się przyszedł wyspowiadać z grzechu otyłości. Każdy z nich twierdzi, że chce radykalnie zmienić swoje życie. Jednak gdy przychodzi do działania, chętniej szukają wymówek niż sposobów. Pora to zmienić. No ja mam zdjęcie mamy. Ja mam zdjęcie z dziećmi, z żoną. Zaraz wszystko będzie jasne. No witam was, panowie.
On wygląda, jakby chciał odprawić jakąś mszę. Szczęść Boże. Chciałbym wam przeczytać, w jakim stanie jest wasze ciało, czyli przedstawić wam tak zwany wiek metaboliczny. To wskaźnik, który określa wiek naszego organizmu, a jego wartość zależy od ogólnej kondycji i poziomu tkanki tłuszczowej. Daniel, wiek 23 lata, zgadza się? Tak jest. Wiek On ma 23 lata? On jest w moim wieku. On jest w moim wieku. Ja myślałam, że on ma 28-29 lat, coś takiego. No, nie dość, że ma dziecko już, które ma, nie wiem, 4 lata chyba. Albo 3. Albo 2. Nieważne. Odważył, on wygląda naprawdę, że tylko jest zmęczonego gościa już. No i ważył 2 razy więcej niż ja. No wygląda, jakby już wiele w życiu przeszedł. Może się przeszedł już wiele. No ma dziecko, to wszystko mówi. Dobra, jak myślisz, jaki wiek metaboliczny u niego? Nie wiem, 45? 47? 47, tak dużo? No. Ja wstałem, że 40. Tak to zmieniasz. Metaboliczny 38. Oj, ale zaszalałam. To bardzo. Damian. To ja już się boję, co będzie u Mariusza. Mariusz to będzie 108. Wiek 29. Wiek metaboliczny 39. Mariusz. No on akurat tak ty wygląda na 39. Nie wiem, jak na niego patrzę, to mi się kojarzy z takim panem ziemniakiem. Taka pyrka. By mu w Poznaniu mieszkać. O, dokładnie. Już. Wiek 28. Metaboliczny 43 lata. Mariusz ma 28 lat? 28. No. Jest nie taki, wiem. Jest taki nieporadny w życiu? No są tacy ludzie. Są, to jest, mi się wydaje, że wina mamy. Przede wszystkim. Możliwe. Mamy i jego charakteru. Zresztą ma taki charakter, taki... jest po prostu leniwy. No właśnie. I w tym, ma takie olewcze podejście. I wtedy mama musiała zareagować na to wszystko i pomóc mu. A ona go nęciła. I teraz ma. Rafał. Aktualny wiek 33 lata. Wiek metaboliczny 47. Nie. Tu mi się wydaje, że chyba przesadził trochę. 47. A ile on ma? Ja nie pamiętam, 20 coś chyba. Albo 30 coś. Tak, słuchamy. Ale jaką ma łapę. No ma, no właśnie. No i brzuch jaki, nie? No brzuch to swoją drogą. I pod okiem też ma, nie wiem, to już mu wyjebał. Nie, wory ma takie. Z tej strony? Po lewej stronie? No z drugiej pary, z jednej strony i z drugiej ma tak samo, tylko po prostu tak światło pada. Aha. Przemo, 33 lata. Wiek metaboliczny 47. Jak on tyle browarów pije? To jeszcze dobrze, że 47, to jeszcze do niego komplement. Ja jestem ciekaw, ile bym ja miał wiek metaboliczny. Nie wiem, 17? 16. Obawiam się, że prowadząc się dalej w ten sposób, jak się prowadziliście dotychczas, nie dożyjecie nawet do swoich wieków metabolicznych. Chcę, żebyście napisali do osób, które macie na zdjęciach, list pożegnalny. To dlatego są w kościele. Jestem młodym chłopakiem w kwiecie wieku, człowieku. I ja mam teraz nagle, wiesz, napisać ostatni list do mojej matki? Miałem takie odczucie, że oni w dalszym ciągu jeszcze nie wiedzieli, o co toczy się ta gra. To jest wojna o ich życie. I chciałem im to dokładnie i w taki brutalny sposób uświadomić. Do tej pory dla Damiana, Mariusza, Rafała, Przemka i Daniela wspólne zmagania z nadwagą były jedynie zabawą. Żadne z dotychczasowych wyzwań... Mi się wydaje, że Mariusz pisze list do schabowych jajecznic i tak dalej. Droga mamo, gdyby coś się wydarzyło, wróć do mojej trumny 15 schabowych, 3 kg ziemniaczków, tak na zapas. I wszystko zalej majonezem. Nie było dla nich aż tak trudne, jak dzisiejsze. To jak, panowie? Ostatnia kropka postawiona? Tak. Przemo. Droga Olu, drogie dzieci, Arturze i Zosiu. Napisać to jeszcze powiedzmy, no każdy tam mniej lub więcej jakoś wylał tego swojego żalu na cierpliwy papier, ale potem jak już przyszło to odczytać, no to ciasny temat to był. Nie zobaczę już dzieci podczas ważnych wyborów w swoim życiu. Nie pojadę z wami na żadną wycieczkę. Zostawię puste miejsce przy komputerze, bo tam mnie głównie widzieliście. Bardzo chciałbym być szczęśliwym, zdrowym człowiekiem. Mam nadzieję, że kiedyś mi wszystko wybaczysz i będziesz o mnie pamiętać. Przeszło mi przez głowę przez chwilę, że skończę dużo szybciej swój żywot niż po prostu mógłbym go skończyć, nie?
Kacperku, chciałbym cię kiedyś nauczyć jeździć autem. Wojtuś, chciałbym, żebyś pomagał mi przy drobnych domowych naprawach. Nie no, chwilami musiałem przerwać, bo normalnie... Co to za jakaś faworyzacja? Jednego bierze do naprawiania w domu, a drugiego chce uczyć jeździć samochodem. Tutaj nie wiem, co mam powiedzieć. Pani mi aż tak zbierało w środku, że nie szło tego przeczytać. Niestety zostawiam cię z naszym małym synkiem, kochanym Igorkiem. Pamiętaj, aby Igorkowi zawsze przypominać, jaki byłem. Jak bardzo go mocno kocham. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. No. Naprawdę ciężko to do czegokolwiek w ogóle porównać. Były takie emocje zgromadzone we mnie, takie prawdy. On jest telemarketerem. Co on robi? Czym się on zajmuje? Prowadzi markę w telewizji? Telemarketingiem. Dzwoni i sprzedaje przez telefon. Patelnie. Garnki? Dzień dobry, mamy dzisiaj świetne garnki, świetna oferta. Musi pani zobaczyć, musi pani je kupić. To on do nas do pracy dzwoni cały czas i mówi, że mamy garnki do wygrania. Telemarketer to właśnie jest taki marketing na telefon, nie? Że albo, dzwonią z ofertami i tak dalej. Albo z lekami tak samo dzwonią do mnie na stałe, na przykład mówią mi. Na przykład. Prawdziwe, realne, że po prostu wybuchłem, tak? Droga żono, Milanku. Pisząc ten list jest mi ogromnie wstyd, że to już koniec. Kocham was, wasz Damian. Wyobraziłem sobie przede wszystkim, że oboje czytają ten list po prostu i są załamani, no. No to mnie po prostu rozwaliło na totalnie na kawałki. Nie życzyłbym żadnemu dziecku, że miało tak fatalnego ojca. Ciężko się pisze taki list. Zdajecie sobie sprawę, w jakim punkcie możecie się znaleźć, jeżeli nie zmienicie swojego życia? Mam nadzieję, że każdy z nas zaweźmie się, bo ja mam dość. Kurde, no te moje krasnale, ta moja żona, no dotarło do mnie, że no kurde, no nie mógłbym im czegoś takiego zrobić, no kto to widział? No? Nawet nie wyobrażam sobie tego, że mogłoby mi gdzieś teraz zabraknąć i oni zostaliby sami, tak? I jedźmy do przodu. Żebym za pół roku mógł stanąć przed lustrem, stanąć przed synem, powiedzieć: masz fajnego tatę. Panowie, czeka was naprawdę ciężka praca. Kanapowcy przeżyli prawdziwą terapię. No okej, to mogło być spoko. Zamotywowało ich. Ale zobaczymy, czy teraz jak Mariusz nie wyjdzie z tego kościoła, nie? Czy on nie pójdzie od razu do pokebaba zjeść, żeby zatkać ten smutek, który teraz ma. No właśnie. Na sercu. Zobaczymy. Szokową. Czy taki wstrząs wystarczy, żeby zaczęli poważnie traktować stawiane przed nimi zadania? Ej, nie mogę patrzeć. Damian, to jest ten lisonosz? Tak. Damian. Jak on idzie pierwszy w tej koszulce. Obcisłej. Tu mu boczki wychodzą, jeszcze ma te takie spodenki krótkie, tą koszulkę w tych spodniach włożoną. Jak on wygląda? Jest zielony. Czerwono-zielone, no, jak choinka świąteczna. Jak no gotowy właśnie na choinkę, nie? I że zawsze te włosy takie... Takie... Na żel, nie? O, mi się wydaje, że on na pewno nie musiałby pracować jako listonosz. Sakra. Kolejne dni mijają, a życiowe wyzwanie, które czeka na kanapowców, zbliża się wielkimi krokami. By mu sprostać, muszą naprawdę mocno wziąć się za siebie. Patrz na to. Idealnym miejscem do zrealizowania tych zamierzeń jest siłownia. Dla Krzyśka podniesienie 200 kg to nic. A jak będzie z chłopakami? Będziemy napieprzać. Zaczynamy od takich naprawdę prostych rzeczy. Zobaczymy, czy sobie poradzicie. Gotowi? No tak. Panowie, klęk podparty. Szeroko jesteście tutaj na kolanach. Hop, wznos w zasadzie ramienia do linii barku. I przeciwna noga do ramienia do linii pośladka. Trzymam mocno tą pozycję. Stabilizuję. Hop, odstawiam. Krafał, szerzej na kolankach, nie jak dziewica orlańska. Ja się boję, żeby ktoś ty mi to zakończył. Nie bój się, nic się nie zapnie. Zrobimy pozycję. Początki nie są łatwe. Mariusz. Jak on te łokcie ma tak do środka? Co jest? Jak on ma dłonie ułożone? Nie widziałem, ale patrząc teraz, jak on to wygląda, jak on wygląda, to boję się o niego, o jego zdrowie. O jego łokcie, że nie wytrzymałem tego. Zobacz, jaka to jest pozycja. Jak kotek w kółeczku, stali. Skulony pies. Równiutko kolanka. Ale równiutko to schaby bolą. Ten brzuch jest tak potrzebny, jak nie powiem co komu. Jak striptizerca gacie. Hop, i trzymacie, dopóki nie powiem luz. Mariusz, trzymasz, nie ma, że boli. Damian, kufelek z piwkiem można było trzymać w tej pozycji, przytrzymacie. Trzymać się dupa część się... Potrzymać jeszcze. Ja tak miałem wrażenie, jeden to foka, drugi to mors, trzeci wieloryb.
Dobrze, że Greenpeace nie przyjechał, bo nas wszystkich wywieźli przecież. Zagrożone gatunki, k***a. K***a, panie! A ciężko tak wyciągnąć. Ja już kupię mi rękę opada. Ja już cały się gibą, k***a. Paraolimpiada dla grubasów, k***a. Hop! Daleko rozciągamy kręgosłup, góra. Wydech, hop! Zastanawiam się, czy Mariusz już jest w stanie dotknąć swoich stóp, siedząc tak na podłodze. Ja się zastanawiam, czy Mariusz w ogóle się żyje. Ciekawe, czy jak on się tak położy do tyłu, czy on naprawdę się podnieść w ogóle. On chyba nogi podniesie tego do góry. O kurde. Ja no, Zrobione na pewno. Najlepiej nam wychodziło leżenie. Leżenie zawsze mi najlepiej wychodziło i czekanie. Bez żadnego problemu. Nie stresujesz się ani nic, nie męczysz się. No gorzej jest podnoszeniem. Daniel! No. Góra! Musisz się szarpnąć tak. Góra! A podnosimy się. No podnosimy się i dotykamy czubko buta. Dalej, dalej. I hop! Spełnianie marzeń o siłowni jest coraz bardziej bolesne. Uuu! Co się dzieje, bratku? Ale kicha. Przy piątym podniesieniu się to czułem, jakbym miał tonę węgla na plecach. Góra! Ale ciężko! Dawaj, Przemu, dawaj, z wydechem! Wyglądaliśmy jak pokraki jakieś, jakby z żółwia obrócił na plecy i ty. I radź sobie sam pan, no. No, panowie! Idziemy, 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 idziemy! Nie! Nie, mam siły już, kierowniku. Czas na podsumowanie. Dobra, chłopie, słuchajcie, jest katastrofa. W procesie odchudzania nie tylko ważne jest to, żeby kogoś odchudzić, ale w dalszym etapie, żeby zbudować mu mięśnie. Te mięśnie są swojego rodzaju pancerzem, który chroni nas przed kontuzjami, czy pozwala nam funkcjonować w życiu codziennym, albo podejmować wysoki rodzaj aktywności fizycznej. To nie są ćwiczenia dla osób, które regularnie chodzą na siłownię, tylko to są ćwiczenia absolutnie dla amatorów kwaśnych jabłek. To jest pilates! Ćwiczenia dla kurde kobiet w ciąży. Dramat. Dramat. Przed nami jest wielkie wyzwanie, za pół roku my nie możemy zrobić dobrego przysiadu. Na siłownię na chwilę obecną zakaz wstępu. Nie nadajecie się. To się nie dziwię, no. Nie dość, żebyśmy robili wstydu, to jeszcze się poniżali, nic byśmy tam nie robili, tylko byśmy siedzieli. To po co tam chodzić w ogóle? Zwijamy się. Dupy do góry idziemy. Choć postanowili zmienić swoje życie już 3 tygodnie temu, siłownia to na razie nie miejsce dla nich. Na razie muszą zwiększyć swoją codzienną aktywność i zacząć od codziennych spacerów. Trener natomiast po tym, co dziś zobaczył, musi zmienić plany. To jednak wcale nie oznacza, że kanapowcy będą mieli wolne. Nie wiem, czy oni jadą tym małym czerwonym samochodem, tak. Ale ten samochód, zobaczcie, że ledwo co jedzie. 5 mężczyzn powinno w końcu zrozumieć, że regularne ćwiczenia muszą na stałe pojawić się w ich życiu. Chłopie, jesteśmy na wsi. Będziemy coś orać w polu. Najlepszym żywym dowodem na skuteczność treningów jest człowiek, który dzięki treningom właśnie jest w stanie przeciągnąć ważący kilkadziesiąt ton samolot. To jest Radzikowski! Krzysiu, Krzysiu! Krzysztof Radzikowski, mistrz świata strongmanów. Siłacz, który nie wyobraża sobie życia bez ćwiczeń. Na doskonalenie formy poświęca 6 dni w tygodniu. Dziś przygotował dla kanapowców wyjątkowe wyzwanie. Już za chwilę, pośród zgniecionych karoserii, zatartych silników i zużytych smarów, rozpoczną się niezwykłe zawody. Weź sześć tą duperu, spokój! Policony jest. Jak on rzucił tym fotelem? Siema panowie, wyskakiwać raz, dwa w podskokach. Witam. Czułeś, że nie przesuniesz tej ręki, wiesz, że jak normalnie łapiesz kogoś, wiesz, robisz pionę, to może zawsze się z nim tam, wiesz, o parę centów potem, a z nim mi poszła piona i stoi, nie? Nie dał, nie dał. Cześć, ten. Siemanko. Cześć, Damian. Jak tak przy nim stanąłem, to się po prostu poczułem, jakby Krzysiek był po prostu takim jurnym bawołem takim z Ameryki. A ja taki mały cielak. Ty tak się czuję przy nich. Taki mały cielak. Polskiego pola, no. Krzysztof Radzikowski, jeden z najsilniejszych ludzi nie tylko w Polsce, ale mogę śmiało powiedzieć, że na pewno na całym globie. Zaprosiłem Krzyśka Radzikowskiego dlatego, że to jest ikona, jeżeli chodzi o dyscyplinę strongman. Chciałem, żeby panowie zobaczyli, że można ważyć 150 kg, a nie być skrajnie otyłem.
Mistrz przygotował dla kanapowców krótki, acz efektowny pokaz. O kurczę. Jak widać, duża waga może iść w parze z ogromną sprawnością, wielką siłą i wytrzymałością, a także spektakularnym wyglądem. Ekstra! No i poszło! Poszło! Ja pierdzielę, to jest dziś! Ja na bangu ustawiona, zobaczcie, że w tym wozie strażackim siedzi gościu i na pewno po prostu na pół sprzęgla sobie ruszył i mu pomaga. Dawaj, ty uważaj na korsę! Na korsę uważaj! Dobra. To jak zobaczę, że 13 ton sobie po prostu szarpnął, jak ja czteropaka z półki, no to mówię, no ludzie kochani. Mi się wydaje, że on siedział do tego, żeby zahamować Blażeczego, jakby co się działo. Nie wiem, no moja ten tam puścił sprzęgło, żeby samochód był luźny i na bak miał odpalony pewnie silnik. Byśmy to słyszeli, jakby był odpalony silnik. W postprodukcji da się wszystko zrobić. Ja nie wierzę. Żeby pod show zrobić. Nie wiem, nie chce mi się wierzyć, że gościu jest w stanie pociągnąć 13 ton. A ja nie wierzę, że Krzysztof Ferenc by oszukał nas. Uf. Nie. To jest gość! Szok, co on zrobił, no straż pożarną przestawił. Raz, dwa, trzy. Straż pożarną przestawił. Całą remizę strażacką. Nie? Nasz trener to może być dzik, ale to już jest niedźwiedź. Mam wrażenie, to on zrobił mocne, no. To nie powiem. Przygotowaliśmy dla was jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny tor przeszkód. Macie jakieś, Krzychu, ile? 2,5 tysiąca litrów. 2,5 tysiąca litrów wody. Musicie napełnić te beczki. Musicie to wszystko wypić. Mariusz by wygrał. Obstawiam. Kanapowcy będą rywalizowali, dźwigając ważące 20 kg wiadra z wodą. Muszą przejść równoważnie strefę opon i szlaban, przelać wodę do ponad 200-litrowych beczek. To oznacza, że każdy z nich powinien przenieść prawie ćwierć tony. Wybieracie swoją równoważnie i idziemy do samego końca. Stopa w oponę. Tu przechodzimy sobie pod spodem. Ma im to pokazać, że mięśnie można zbudować. Ten chłop się ledwo co tam zmieścił pod tą przeszkodą. Ja myślałem, że on wstanie, to przeszkodę razem z tego podniesie. Myślałem, że on z nią razem pójdzie. No. Budować nie tylko na siłowni. Teraz rzecz, która nas interesuje. Tutaj macie czarną taśmę. Do tego fragmentu beczka musi być wypełniona. I jak nam pokazał, co nas czeka, my no rany boskie. Mówię, no spacer farmera jak nic. O, znowu w p***l. Przy***l jednym słowem. Zawodnicy gotowi? Tak jest. Gotowi. Do startu! Tak jest! W jednej chwili do startu? Tak jest! Kanapowców muszą stać. Mariusz jak się wyrwał, jak ruszył po te wiadra! No myślę, że nagroda jest kebab darmowy, dlatego tak ruszył. Wojownikami. Rozpoczyna się rywalizacja. Vamos, vamos, panowie! Trener liczy na to, że wzajemna rywalizacja zmusi ich do większego wysiłku. No jak mamy tam lidera, jak wyrwał! Jak Rafał wystartował. Za dupie? Marynetka! Kuźwa! Gdybym miała takie tempo jak on, uwierz mi, 2-3 razy i mnie nie ma, ja bym już leżał. Zaraz ta karetka by musiała po mnie przyjechać. Pod spodem! Pilnujemy tego i bokiem! Spędzający całe dnie na kanapach panowie skrywali w sobie ogromne pokłady energii. Ale od razu widać, że ten... Rafał to jest? Rafał? Właśnie, no. No, że on to ma w sobie determinację, przecież on tam biegnie, wszyscy sobie spacerkiem idą. No Mariusz tam leży na pewno, gdzieś odpoczywa. No. Na przerwę, bo z pajką leży gdzieś tam. No, a Rafał to tam biegnie. Przez ostatnie lata pokonywali głównie dystans z pokoju do kuchni. Teraz dają z siebie wszystko. Kupię szybciej. Oni są schudsi ode mnie, dawaj, 30 kilo. Dawaj. Ale czyja to jest wina? Że oni są chudsi o 30 kg. No właśnie, on tylko zawsze szuka wymówki, żeby... Żeby winę, nie robić. Żeby winę na kogoś przełożyć, tylko że nie, on jest winny. No i to słabe jest. Zawsze w was wierzyliśmy i wiedzieliśmy, że jesteście mocne dziki ze Śląska. Panowie, jeszcze po jednej beczce! Niespodziewanie poprzeczka idzie w górę. Teraz do przeniesienia będzie 450 litrów. Tyle niezdrowych, słodkich napojów wypija średnio każdy z nich w ciągu roku. Jak usłyszałem, że... 450 litrów w rok. To jest ponad litr w dzień. Ile to jest? Ponad litr. Nie wiem. Litr 100? Jakoś tak. No sobie... Nie będę tego liczyć. To nie jest dużo w sumie. Czy jest dużo? Litr Pepsi w dzień. Pepsi. Nie, litr Pepsi w dzień to jest mało. Dla nich. No. Myślę, że oni jak już to piją z
3 litry pewnie. Mariusz to na pewno. A Mariusz to... On tam co inny pije litr Pepsi. Trener przynosi drugie, ja mówię nie, nie. To... Koniec kaplica. Pierwszy mówi, Boże, no nie. No ale jak patrzę na tego wielkiego dzika, to mówię, no nie, no wstydu nie zrobię, nie? No bo to jak, no nie, nawet nie wypada, tak? Płuca wypluje, ale zapełnia. Do tej pory Rafał unikał nawet zabawy z własnymi dziećmi. Dziś swoim podejściem pokazuje zupełnie nowe oblicze. Jeszcze tylko parę kroków. Koniec! Rafał zwycięża. Dopiero jeden zrobił, panowie, no co jest? Jednak wyzwanie trwa dalej. Walka o drugie miejsce, panowie! Dawaj, musisz ukończyć, dawaj, no. Dawaj. Mariusz tu już kończy z życiem, a jest z rywalizacją. K***a, dajesz dziku, jeszcze opię ostatni kurs. Przemek na spacerach ledwo nadąża za rodziną. Dziś pokazał, że potrafi walczyć nie tylko w grach komputerowych. Dolewaj do dziku, koniec mamy. Koniec. Tak jest. Ale nie wygrałem. No nie wygrałeś, ale kurde, wygrałeś sam ze sobą. Dawaj, Daniel, dawaj. Dla trenera to ważne, żeby wszyscy ukończyli zadanie. To da im motywację, żeby ćwiczyć dalej. Ostatnie wiadra, pokaż charakter. Dalej. Do tej pory Daniel uważał, że nie warto marnować czasu na sport. Dzisiejsze zadanie miało mu pokazać, że się myli. Brawo! Kuźwa, gratuluję, stary. Kuźwa. Dałeś, k***a. Mariusz zajęczycie za chwilę się obrazi, bo powie, że on jest ostatni, on nie będzie dalej tego nosił, bo i tak wszyscy chłopacy już skończyli. No, że po co, to nie ma sensu w ogóle grać. Że po co robić szopkę, skoro i tak wszyscy wiedzą, że on jest gruby. Chyba tak. Dzięki. Ile tam Mariusz? Już końcówka. Nie, Mariusz, dawaj, nie poddawaj się. Dawaj. Cały czas miałem w głowie to, że plecy bolą, plecy bolą, plecy bolą, plecy bolą, uda bolą, uda, rwą mnie nogi. Cały czas. Nie mogę, k***ć. Możesz, k***ć. Krzysiek, mam kręgosłup, nie dam rady. Ukończ, dla samego siebie. U nas na zawodach też tak jest, że wychodzisz tylko dla publiczności, dla nikogo więcej. Dawaj, chodź. Mariusz ostatni raz ćwiczył wiele lat temu, na szkolnym WF-ie. Dzisiejszy wysiłek to dla jego organizmu szok. Dawaj, lecisz. Fantastyczną robotę zrobił tutaj Krzysiek Radzikowski, który jednak jako autorytet zagrzał do tej walki Mariusza. Dawaj, wstawaj, dawaj. To była taka jedna moja myśl przewodnia. Zrobię to, nie? Kręgosłupem. Mariusz, dawaj! Dawaj, dawaj. Jedziesz, Mariusz, jedziesz. Dawaj. Ach, jest. Czasami kluczowa jest motywacja. Pokaż, że można. Jedziesz. Dawaj, 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 dawaj. Patrz, ile przytargał. Dawaj, dawaj. I... Dajesz, Mariusz! Ostatni z kanapowców kończy zadanie. Brawo! Brawo! Pięknie! Skoro on musiał tam wlać jedno wiadro, to po co niósł dwa? Nie. Tylko sobie robotę teraz zrobił. Bo on już wybrał równowagę w sumie, bo jak idziesz przez te belki, to teoretycznie tak, ale jak już ostatni raz niósł, to mógł sobie wziąć to wiadro w dwie ręce po prostu i przed sobą je nieść. Albo przelać po pół. A właśnie, albo po pół wziąć sobie. No dobra, Mariusz chciał pokazać, że on jest silny. Udało mu się. To się szanuje. To się liczy. Ukończył. Tak, Mariusz, bez obrazy, ale prawdziwym zwycięzcą chyba jesteś ty dzisiaj, nie? Mariusz, kanapowiec ważący ponad 120 kilo codziennie... Tą brudną wodę. To nawet chyba nie jest deszczówka. To jest, nie, jakiegoś stawu ściągnięta woda. Nie, ale zobacz, nawet do tej beczki jednej, jaka żółta jest ta woda. Widać, że Mariusz... Nie kontaktuję z głową. Wypalał nawet 40 papierosów. Nieważne, czy będę ostatni, czy będę pierwszy. Dla mnie to jest zawsze sukces, nie? I zawsze zwycięstwo dla mnie, moje. Zobaczymy na jak długo będzie miał taki vibe. Będzie dobrze, dam radę. Będzie wszystko git. Niedługo, mi się wydaje, do pierwszego kebaba. Mi się wydaje, że do pierwszej sytuacji, gdzie rzeczywiście nie da rady, on już się podda po prostu. Dosyć, że to nie ma sensu. Albo po tej sytuacji się poprawi i powie, że jest nowy Mariusz i koniec, i schudnie nam. Zaraz nagle na następnym odcinku będzie minus 130 kilo. Mariusz. Marian, kuźwa, gratuluję tego charakteru, nie? Ja również gratuluję i zwycięzcy. I gratuluję tobie, że się nie poddałeś, a marudziłeś już po pierwszej beczce. Dzięki, trener. Można? Fajnie, żeś dokończył. Nie jesteś co to.
Z całą pewnością mogę powiedzieć, że oni na tym torze przekroczyli takie swoje granice, jeżeli chodzi o tą fizyczność. Był naprawdę duch walki, stali się jedną drużyną i każdy wzajemnie się motywował i to było super. Ach, z jaką przyjemnością! Po co było to nalewać, skoro oni to wylali? Mogli od razu z tej strony wylać. Po prostu było nosić. Bez sensu. Dzieci wszyscy wody nie mają. Kanapowcy wygrali. W sumie przenieśli ponad 2 tony. Pokonali nie tylko tor przeszkód, ale przede wszystkim siebie i swoje ograniczenia. Moja rada dla was. Bez zap***a nic nie zrobicie. Czy od razu z grubej rury bym zaczął? Ja na treningach daję z siebie 120%, żeby jechać na zawody i się śmiać. Idziesz za p***aż, robisz swoje, żygasz, srasz pod siebie, no nie? Ale idziesz do domu, wiesz, że zrobiłeś, wiesz, że coś osiągnąłeś, wiesz, że dałeś z siebie wszystko, tak? Nawet jeśli tam się p***a, ktoś będzie stał i się śmiał z ciebie, to olej to. Bo on też kiedyś zaczynał i też się kiedyś z niego śmiał. Też był gruby. Dokładnie. Nie chcielibyście panowie Bicków z Krzychem porównać? No, ale no, ja nie mam! Co to porównać? Co to jest porównywać? Dawaj, Krzycho! Pokaż! Jak moja głowa. A dziewczyny, jak to widzą? Lecą, nie? Co go to interesuje? Ale że co? Jak dziewczyny? No bo go to boli. Ja muszę wiedzieć, czy to jest warte tego, żeby schudnąć, czy nie jest tego warte. Dziewczyny też by to bolało. Ale co? On. Teraz sobie wyobraź, za pół roku forma będzie. Jest plaża, jest woda, jest fajnie, dupeczki se leżą, wiesz, na ręcznikach, na kocykach, tuciu. Lody, wiesz. A on smaruje je balsamem po pleckach. Jak stoję? No, każda moja. Słuchaj, na to lecą dziewczyny, no. Jeśli myślisz o tych dziewczynach, zacznij to do lotka skreślać szybciej niż nie. Trzymajcie się, do następnego. Mam nadzieję, że dzięki za motywację. Kilogramy. W tej formie się nie spotkamy na pewno. Powiem ci, jakbyś mnie nie zmotywował, nie zrobiłbym tego. Dobra. Super robota, dzięki. Dobra, panowie, zmykamy. My uciekamy, trzymajcie się. I kuźwa w to malutkie autko teraz. Ale jak ja tam mam wyjść? Normalnie, tak jak zawsze, bez problemu. Tak jak wyszłeś, tak wejdziesz. Boże, szyja, plecy, nogi, taki połamany kuźwa. O jak plecy. Ja nie wstanę, ja cię chyba... Kanapowcy otrzymali konkretną dawkę motywacji, jednak trener nie może ich pilnować cały czas. Sami muszą stoczyć walkę z czekającymi na nich pokusami. Czy teraz zaczną poważnie traktować stawiane przed nimi zadania? Kilka tygodni od rozpoczęcia diety uzależniony od cukru Rafał, który naraz zjadał nawet 16 słodkich naleśników, wybrał się z rodziną na dożynki. 16 naleśników. A może takich malutkich? Naleśniki to naleśniki. Nikt nie powiedział, jakiej wielkości były te naleśniki. Wydaje się, że to naprawdę naleśniki. Jadą maksymalnie 5, to jest taka góra, jak już nie mogę jeść. Zobaczymy następnym razem, jak będziesz jadł. To chcesz powiedzieć, że więcej? 5 to jest maks mój. Zależy, jakie grube. Ci w Bieruniu. Chciałabym zobaczyć Mariusza jadącego na tym rowerku z jakimś tą wielką oponą. Nie, ja bym chciał zobaczyć na jednej oponie, on jeździ. No, na cyklu. Dlatego ja się tak żongluję. Żongluję, no. Trzy ziemniaczki na oleju. Aż mi się normalnie w głowie kręci z głodu już. Patrz, jak tą watą pachnie. To co, chcesz taką watę? Chcę! Mogę to powąchać? Jezu, ten zapach. Jaki luksus. Faworki? Pierniki. Tak cię widzą miejsce, co? Nie. Siedzimy może na asy czy coś. No litości. Tato. Ale ma jednak silną wolę, nie? Mega. Ja tam już dawno bym chyba zjadł coś. Tym bardziej, że on ma słabość do słodyczy, a zobaczcie, przy jakim stoisku właśnie on stoi. To już raz, zważę, niesie dzieciaka na barkach, który sobie przed chwilą wziął całą watę cukrową i zrobiła przy jego buzi. I on ten cały czas zapach czuł. I nie spróbował żadnego razu. Więc... Silna wola jest. Dlatego też obstawiam, że on może schudnąć najbardziej. O, okej, Kalizaka, halo. Czekaj, bo się muszę zastanowić. Nie. Niezdrowe słodkości kuszą. Ciasteczka, cukierki.
smak dzieciństwa ma. Ile? Ale nie, ja nie mogę. Chociaż wezmę dzieciom po lizaku, co? Ja się boję tego, że jakbym teraz chociaż raz próbował cukierka, to bym zaczął znowu jeść. Bo bym sobie cię powiedział, a, jeden cukierek, nic się nie stało. Jutro, drugi, piąty, dziesiąty, potem by weszła jedna czekolada i tak naprawdę no jedno wielkie zło, nie? Dobra, no, lepiej skończyć, bo już naprawdę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy, do widzenia. Kanapowcy mają za sobą pierwszy miesiąc zmagań z własnymi słabościami. By zmienić styl życia, konieczne jest wsparcie bliskich. Za Daniela kciuki trzyma nie tylko narzeczona Patrycja. Są z nim również mama i szwagier, dla których rodzinny śląski obiad to podstawa. Dla Damiana największym problemem jest to, jak jeść regularnie podczas pracy w terenie. Skrony z listonoszem, on robi tyle kilometrów dziennie, bo musi chodzić po schodach, jakby donosić te listy. Takim sposobem on jest cały czas gruby. Właśnie to samo mówiłem ostatnio, że on tyle chodzi, że wystarczyłoby tylko dieta. No właśnie, to już by automatycznie chudł. Bo dużo chodzi. I, co jest najważniejsze, nie zostawiać Ewizo. A iść na piętro i zostawić list w rękę dać. No właśnie. Wtedy na pewno by schudł. Dotychczas, gdy zgłodniał, jadł ulubione niezdrowe przekąski. Teraz musi sięgać po dania przygotowane zgodnie z dietetycznym planem. Jezu Maria, jak ja dzisiaj byłem głodny. Jakby mnie moja kobieta nie wsparła na rejonie, byłoby ciężko. Na szczęście napisałem mi SMS-a, kochanie, przybądź i przywieź mi kotleta. Dziękuję. Powąchaj. Charakter. Przed chwilą był moment, kiedy oni wchodzili do tej restauracji, do tego baru i narrator dał komentarz, że najważniejsze jest wsparcie bliskich. Tymczasem gość dostaje browara do ręki i mówi do niego, powąchaj. Jeszcze przy dziecku. O, życzyła dziecko na rękach. To się nazywa wsparcie rodziny, wsparcie bliskich. Coś niesamowitego. Charakter Daniela jest poddawany ciężkim próbom. Tak szczerze, chmiel to wszystko. A, śmiernie. Już tak inaczej, wiesz? Ja się sam hartuję i mówię, nie wiesz tego i koniec, nie ma, co nie? Dziękuję bardzo. To może z tamtej strony ci położę, żeby to nie było koło mnie, dobra? Dobra. No, tutaj. Tradycyjna rolada śląska do tej pory była coniedzielnym rytuałem. A dla pana? Ja mam tutaj swój pojemnik z jedzeniem, także tylko widelec bym poprosił, okej? Dobrze. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Damian tymczasem znalazł sposób na ułatwienie sobie radykalnych zmian. W przeprowadzeniu życiowej rewolucji pomaga mu żona. Czyli tak jak mówiłem wcześniej. Jaka ona jest szeroka. Żona je do Damiana. Dlatego Damian chudnie. Bo Damian domu nic nie zostaje. Ja jestem w szoku. No, nie mam co powiedzieć. Patrzę, idzie moja ciężna. Ja nawet już patrzę, że nie było tych ziemniaków, ale kotlet był prima sorti i suróweczka też. Dobra ta moja pani jednak, no. O, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Wyglądałem jak dwójka menelu pod klatką, która tak, siedzi nie? I brakuje tylko browara. Tylko browara, no. Masz jakieś polecone, normalne? Nie, dzisiaj nic. Nic nie ma. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. A później gościu wraca, to awizo leży. Awizo leży, nie? To jest typowy standard listonoszy w Polsce. Widzenia. Widzisz, nawet się w tej robocie nie da spokojnie zjeść. Człowiek ma mordę na paną kotletę, on się mi o list będzie pytał. No. Kolejny. Taka praca, jesteś listonoszem, siedzisz na schodach od jego bloku. Nie dajesz mu przejść, bo zajmujesz całe miejsce. Jakby... Fuck. Kolejną lekcję listonosz musi odrobić sam. Cały świat nie zatrzyma się nagle, bo chce zmienić swoje nawyki. Jak on się spojrzy tam? Ale w ogóle jakiś zero refleksji. Widzą, że przeszkadzają ludziom, którzy mieszkają w tym bloku i zamiast iść, nie wiem, na bank przy bloku są jakieś ławeczki, bo zazwyczaj tak jest, że przed blokami są zazwyczaj ławki. Żeby babcie mieli gdzie siedzieć. No i że zamiast po prostu pójść do parku jakiegoś, na najbliższą ławkę, to oni siedzą na schodach i ludziom po prostu przeszkadzają w życiu codziennym. Jakby, nie wiem. Słabe to. Proszę, ale muszę wyjść.
I jeszcze do tego, o właśnie, przepraszam, ale muszę wyjść. Jeszcze idzie pani z dużym pieskiem. Nie rozumiem tego. O, pieszek, następny mi podepta. Daniel musi natomiast... On dzisiaj ma pretensje, że pies mu coś podepta. Co jest? To jest w ogóle hamuła dopiero. No właśnie. Ja bym tego psa spuścił z tej smyczy, to by od razu tam nie było. Nasz pies? Raz, że wszystko by mu zjadł, to ma w tym pojemniku. Razem z jego żoną. A dwa, że jakby zobaczyli naszego psa, to od razu by zaczęli uciekać z tych schodów. Sami. Sami, no. Zrozumieć, że jego nowy sposób odżywiania może zostać poddany ocenie. A ty co tam masz dobrego? Gotowanego kalafiora, jajko i z pomidorem, co nie? W sumie nie jest takie złe. Ogólnie zachęcająco nie wygląda, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy on już zaczął to jeść, czy to jest taka pełna porcja. Jeśli to jest pełna porcja, to patrząc na to, że tutaj nie ma żadnych węglowodanów, bo ja wiem, oni mają ograniczone te węglowodany, ale porcję ma bardzo małą. Najadłbyś się czymś takim? Bez mięsa nie. Nawet nie patrzę, czy tu jest mięso, czy nie. Po prostu kalafior, pomidor i trochę jajka. Nie ma bardzo szans. Bardzo mała porcja jest ogólnie, nie ma szans, więc... No. Na mnie by była mała, to dopiero na gościa, który dwa razy więcej waży ode mnie. No właśnie, jakby ja wiem, że deficyt kaloryczny i tak dalej, ale... Coś mi tu nie gra. Chyba, że on je 5 posiłków dziennie. On ma tam rozpisany plan dietetyczny, nie? No w sensie, że... No właśnie, ja to ja jest... Coś, no, chyba, że... Trochę ciapa wyszła, ale spyszne. A o czym ty mi tu p***y za przeproszenie? Te dzieci są, jak ty się wyrażasz. Mi się to nie. Wyjebać ci? Nie przykinaj. A ona tak mówiła mu, musiałam mu od razu wyjebać. Nie widzi. Tu super test wytrzymałości z mojej strony. Mnie tak nosiło. Dobra, to co? Zwijamy się. No. Dlatego już jak wstaliśmy, idziemy, wypieprzamy stąd, idziemy stąd, co nie? Już mam tego dość, tego miejsca. Potem na świeże powietrze. Odpoczynek. Oby z pomocą bliskich kanapowcom udało się przestawić na nowe tory. Czy im się uda? Dziękuję ci, że mi przyniosła. Jeszcze mam parę bloków. To widzimy się w domu. No pa. No to pa. W następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał ten odcinek. Jakieś swoje własne odniesienia, jakieś konkluzje co do tego, co tutaj się działo w tym odcinku. I dajcie znać, czy chcielibyście dalej oglądać serię z kanapowców. Z Weroniką. Na przykład. No i napiszcie, czy Mariusz w końcu schudnie i czy będzie jadł w następnym odcinku kebaba, czy nie. O właśnie, to jest bardzo ważne. Zostawcie łapkę w górę, zaobserwujcie ten kanał i widzimy się już wkrótce. Cześć.